Dzień dobry, witam Państwa w piątkowe popołudnie z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Proszę Państwa, ze względu na sytuację, która ma miejsce w naszym kraju, postanowiliśmy, że będziemy się z Państwem spotykać w miarę możliwości, w miarę potrzeb, aby przekazywać najświeższe informacje, które dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa, czyli zdrowia i życia naszych obywateli. Proszę Państwa, rzeczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeżeli wczoraj mieliśmy 2946 zachorowań, zakażeń, dzisiaj mamy już 3149, czyli o 200 osób więcej. Jeżeli wczoraj mieliśmy 57 ofiar śmiertelnych, dzisiaj mamy 59. Widzimy sami, jak to jest bardzo dynamiczne. W związku z tym to spotkanie ma nam przybliżyć te najbliższe dni, a przede wszystkim chcemy Państwu pomóc przetrwać ten czas, który nas czeka. Czas trudny, ponieważ te wszystkie obostrzenia, które dotykają Państwa, czyli zamknięcie szkół, zamknięcie żłobków, przedszkoli, zamknięcie teatrów, czyli instytucji kultury, w jakiś sposób zamknięcie parkingów wokół Ślęży, to wszystko wprowadza w nas taką trochę nienormalną sytuację, ale proszę Państwa, musimy do tego podejść z ogromną wyrozumiałością. Te wszystkie działania są podjęte po to, aby uchronić nasze życie i zdrowie. To nie jest tak, że to się dzieje coś obok. Ten koronawirus jest już w Polsce i szaleje. Liczby są tego dokładnie jak gdyby odzwierciedleniem. Proszę Państwa, chciałbym tutaj przy tej okazji podziękować bardzo serdecznie wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się na terenie naszej gminy i nie tylko, w to, aby zminimalizować skutki tego szaleństwa, które nas otacza. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie służbom medycznym, dziękuję służbom mundurowym, policji, strażakom, dziękuję wszystkim sprzedawcom oraz wszystkim tym, którzy dostarczają do nas te podstawowe produkty żywnościowe. Dziękuję ślicznie naszemu OPS-owi, który dba o swoich podopiecznych i z tego sygnału, jaki mam, robi to w sposób naprawdę bardzo dobry. Dziękuję ślicznie wszystkim wolontariuszom, którzy się do nas zgłaszają, chcąc znieść pomoc. I jest to pomoc wieloraka, bo to jest szycie maseczek, dostarczanie pożywienia, dostarczanie lekarstw. Za to Państwu serdecznie dziękuję. Zgłaszają się do nas kolejne instytucje, chcą ofiarować pomoc finansową na zrealizację zakupów tych środków, które są dzisiaj niezbędne i bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten kryzys, który nas dotyka wszystkich, dotyka również naszych przedsiębiorców. W związku z tym została ogłoszona tarcza antykryzysowa. W przyszłym tygodniu spotykam się z radnymi. Będę na ten temat rozmawiał z radnymi, aby w jakiś sposób pomóc naszym przede wszystkim restauratorom, handlowcom, wszystkim tym, którzy ze względu na tą sytuację no niestety mają problemy finansowe. To jest nasz obowiązek. Proszę Państwa, urząd pracuje normalnie, pracuje zdalnie, ale pracuje normalnie. Jeżeli macie jakiekolwiek Państwo problemy, możecie zgłaszać się telefonicznie do urzędu. Jeżeli natomiast macie potrzebę złożenia pisma, jak najbardziej skrzynka kontaktowa na drzwiach urzędu, jak najbardziej składajcie pisma. One są również w miarę możliwości w terminach załatwiane w sposób taki bardzo, bardzo konkretny. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sytuację w naszej gminie na dzień dzisiejszy, to tak jak już mówiłem, to szaleństwo, które nas dotyka, jest jak gdyby na razie łaskawe dla naszej gminy, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy 22 osoby objęte kwarantanną rządową, czyli są to osoby, które wróciły z zagranicy. Mamy 0 ludzi, którzy są objęci kwarantanną sanepidowską i mamy 0 ludzi zakażonych. To jest dla nas, powiem tak, to jest dla nas taka informacja bardzo, ale to bardzo pozytywna. Natomiast nie chciałbym też, proszę Państwa, wprowadzać tutaj pewnego jakiegoś zamieszania. Nie chciałbym też Państwa w jakiś sposób burzyć Państwa spokoju, jeżeli go macie. Ze względu na to, że, proszę Państwa, ta sytuacja się może zmienić. Ona może się zmienić jutro, może się zmienić za godzinę. Natomiast musimy patrzeć bardzo optymistycznie w przyszłość. Proszę Państwa, bardzo często pytacie mnie Państwo, co z wyborami.
Jeżeli ja dzisiaj jako burmistrz błagam Was i proszę Was wszelkimi możliwymi sposobami, wysyłając służby, które informują Państwa, zostańcie w domu, nie wychodźcie, unikajcie kontaktu, to w pełni odpowiedzialnością oświadczam, że nie widzę możliwości na dzień dzisiejszy zorganizowania wyborów. Proszę Państwa, pamiętajcie o jednej rzeczy. Przyjdzie taki dzień, że to się skończy. Że będziemy żyć znowu w naszym pięknym, normalnym kraju bez zagrożenia i oby on nastąpił jak najszybciej. Czego Państwu i sobie życzę. Trzymajmy się. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.